Po co komu retoryka? Coraz częściej o tym myślę. W wieku średnim ta praktyka niesie myślom wręcz zadyszkę. Wiesz dlaczego, no i po co, skoro tyle wieści wokół? Skoro tyle jest kanałów, informacji, zalew, w toku? Przede wszystkim to dla ludzi, którzy pragną myśleć jasno. Bo wypowiedź, gdy klarowna, odzwierciedla myśli i trafność. Tam, gdzie twoje argumenty, moc przesłanek i dowody, tam jest duszy twoje źródło. Źródło, choć bez lania wody. Wraz z jasnością pewność rośnie, wszak się spierasz, więc i walczysz. A gdy w zgodzie jesteś z sobą, lęków znacznie mniej uświadczysz. Samo ciało ci podpowie, czyś jest godzien sceny płaskiej. Ludzie lubią wiedzieć, wierzyć, żeś jest na niej nie przypadkiem. W głosie moc i zrozumienie wybrzmiewają doskonale. Nie zaniedbuj tego skarbu, nie zaniedbuj tego wcale. Jasność myśli i przekonań, większa znacznie pewność siebie. Czy coś dodać tutaj można? Oczywiście, można. Ciebie. Twoje życie, lepszy komfort, bycia z sobą i z innymi. Bycia w prawdzie między ludźmi, by się stawać lepszym z nimi. Dziękuję. Koniec wiersza.